Dzień flagi to święto obchodzone w Polsce od 18 lat. 2 maja biało-czerwone flagi powiewają nie tylko na budynkach instytucji państwowych, kultury czy szkołach, ale Polacy wywieszają je także przed swoimi domami i na balkonach. Tego dnia barwy biało-czerwone widać wszędzie, bo to wyraz patriotyzmu i poczucia wspólnoty narodowej. W Łomży, w garnizonie łomżyńskiego pułku logistycznego, odbyły się uroczystości podniesienia flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Flaga państwowa obok godła, orła białego w złotej koronie umieszczonego na czerwonym tle oraz hymnu Mazurka Dąbrowskiego jest jednym z 3 najważniejszych symboli suwerenności Polski oraz dziedzictwa kulturowego narodu. Nasze barwy narodowe, biel i czerwień, stanowią nie tylko znakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Dzień flagi został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi, propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Biało-czerwona niepodległość jest to dla nas dzisiaj ważna uroczystość, dlatego tym bardziej, że co wiemy, co się dzieje na Ukrainie i z Rosją, to za czasów PRL właśnie 2 maja były ściągane flagi po uroczystości 1 maja, gdzie najważniejszym dla Moskwy była uroczystość Święta Dnia Pracy. My dzisiaj cieszymy się od 2004 roku świętem flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to okres, kiedy właśnie możemy podkreślać naszą tożsamość, pamięć o historii, ale też przynależność przede wszystkim do biało-czerwonej flagi. Dzisiaj młode pokolenie też musi sobie zdawać sprawę, że to jest najważniejszy element, jeśli chodzi o tożsamość narodową, oprócz historii i pamięci. Cieszymy się, że możemy istnieć razem z 18 Pułkiem Logistycznym właśnie w Łomży, podkreślając te walory tożsamości i pamięci o Rzeczpospolitej Polskiej. Polskie barwy narodowe sięgają czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej, białego orła na czerwonym tle. I po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku. Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie. Kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń i dobrobyt, a kolor czerwony – krew, czyli walkę o suwerenność i niepodległość. Flaga dla Polaków jest tym symbolem takim, który od wielu lat, od zarania dziejów można powiedzieć, towarzyszył zawsze. Czy były to bitwy, czy były to jakieś uroczystości patriotyczne, czy jakieś ważne wydarzenia, zawsze tam, gdzie była Polska, pojawiała się też flaga. Ważne jest, żeby te młode pokolenia dostawały przykład z góry i ten przykład, mam nadzieję, teraz jest widoczny, że potrafimy tą flagę wywiesić, manifestować swoją polskość, nie wstydzimy się tego. No i my, harcerze, szczególnie przywiązujemy wagę do tej flagi, ponieważ od momentu, kiedy harcerstwo powstało w Polsce, czyli ponad 100 lat temu, 1911 rok, można powiedzieć, początki, flaga towarzyszyła, towarzyszy i będzie towarzyszyć. Podczas II wojny światowej kolory biało-czerwone były również symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa. Budziły nadzieję na wolność. Zgodnie z ustawą dziś każdy może legalnie wywieszać flagi narodowe nie tylko z okazji świąt państwowych, lecz także z okazji uroczystości i wydarzeń z życia prywatnego. Towarzyszy temu jeden warunek. Flaga ma być otoczona należną czcią i szacunkiem. Przy krzyżu pod Dębem Wolności w Kolnie odbyły się główne uroczystości 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wcześniej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Konstytucja majowa powinna być dla nas
wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne. Dlatego też niezależnie od politycznych podziałów i sporów dzielących nas różnic, starajmy się zawsze szukać drogi do porozumienia i kompromisu. Niech największą wartością dla wszystkich pokoleń Polaków będzie wolna i niepodległa ojczyzna. Dzisiaj Konstytucja 3 maja jest dobrem narodowym, które łączy w obecnej Polsce prawie wszystkich, co można uznać za ewenement. My, Polacy, jesteśmy po prostu dumni z naszej pierwszej ustawy zasadniczej. W kolneńskich uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe oraz kolneńskie instytucje. Siłą decydującą zawsze była, jest i będzie siła polskiej armii, siła Wojska Polskiego. Ale też mówiąc o konstytucji, musimy pamiętać, że wywarła brzemienne skutki prawne, administracyjne, gospodarcze, podniosła rangę polskiego państwa, władzy wykonawczej i do dzisiaj jest niedoścignionym wzorem ówczesnej podjętej ustawy. Drodzy Państwo, w imieniu sejmików województwa podlaskiego chciałbym życzyć Państwu wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta Konstytucji 3 maja i też w imieniu radnych sejmików wszystkich Państwa pozdrowić. Radny województwa podlaskiego Wojciech Sekściński natomiast przeczytał list od marszałka Artura Kosickiego. W dziejach każdego państwa są takie chwile, gdy staje ono na historycznym rozdrożu, mając do wyboru różne drogi swojego rozwoju. 231 lat temu nasz kraj znalazł się w politycznej stagnacji oraz stracił swoją suwerenność. Do przeszłości odchodził obraz silnej wewnętrznej Polski i jej walecznych wojsk, które w 1683 roku pod Wiedniem potrafiły ochronić chrześcijańską Europę przed Imperium Osmańskim. W tej przełomowej dla Polski chwili górę wzięły mądrość, rozwaga, roztropność i patriotyzm naszych przodków. Następnie burmistrz miasta, przedstawiciele starostwa powiatowego w Kolnie i zaproszeni goście złożyli wieńce pod krzyżem w pobliżu Dębu Wolności i pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W hali olimpijczyków polskich w Łomży rozpoczęła się rywalizacja w boksie w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w sportach halowych Podlaskie 2022. W Mistrzostwach Polski kadetek i kadetów uczestniczą pięściarki i pięściarze w wieku 15-16 lat z całej Polski. Oficjalnego otwarcia na ringu dokonali Zbigniew Maleszewski, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, Stanisław Zadykowicz, sędzia główny zawodów, zawodnik BKS Tiger Łomża Patryk Grzekos, trener kadry narodowej Dariusz Kochanowski, prezes Podlaskiej Federacji Sportu Paweł Skowroński oraz Piotr Modzelewski, który reprezentował gospodarza wydarzenia województwo podlaskie. Jako województwo podlaskie dofinansowaliśmy dzisiejsze to rozpoczęcie zawodów, tylko w ogóle ich całą organizację blisko 1 000 000 zł. Ministerstwo Sportu, które jest patronatem honorowym, to jest blisko 2 600 000 zł, więc 3 600 000 zł to są te środki, które mają pozwolić na to, żeby blisko 4,5 tysiąca osób mogło zauczestniczyć w województwie podlaskim. Życzę wszystkim zawodnikom jak najlepszych wyników. Oczywiście, żeby teren Łomżyński mógł być na podium. Nie chcę już tu wskazywać pierwsze, czy drugie, trzecie miejsce, ale rzeczywiście zasługujemy, dlatego że mamy bardzo wysokie klasy sportowców, zarówno i w kategorii chłopców i dziewcząt, więc można im życzyć tylko i wyłącznie wszystkiego najlepszego i powodzenia. Jest to pierwsza ogólnopolska olimpiada młodzieży w boksie dla dziewcząt i chłopców, która została przeprowadzona po raz pierwszy w historii w naszym mieście Łomża. Grupa ta kadetów, czyli juniorów młodszych, osób będących w wieku 15-16 lat, reprezentuje dość niezły poziom. To jest bardzo duży aspekt szkoleniowy, psychologiczny, gdzie taki zawodnik, zdobywając pierwsze, czy drugie, czy nawet i brązowy medal, czuje się doceniony, jest zmotywowany do dalszych treningów. Ja jako trener również podkreślam swoim zawodnikom, że porażka to są schody do sukcesu. To już 28. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Organizacja tej imprezy decyzją ministra sportu wróciła do województwa podlaskiego po 11 latach. Dzieje się dużo. W całym województwie, mówię, te tysiące dzieciaków, tysiące imprez, otwarć, zamknięć organizacyjnie.
Na razie wszystko super. Było już kilka imprez sportowych, przewinęło się mnóstwo trenerów, mnóstwo dzieciaków w województwie podlaskim. Wszystkim i wszyscy wyjeżdżają zadowoleni, bo mają dobre warunki noclegowe. Organizacja jest rewelacyjna przez naszych organizatorów i koordynatorów w tych dyscyplinach, w których było. Zgodnie z tradycją rozgrywki rozpoczął hymn polski oraz olimpijski. Podczas ich odśpiewywania podniesiono obie flagi. Następnie przyrzeczenie olimpijskie złożył w imieniu uczestników zawodnik klubu BKS Tiger Łomża i sędzia główny zawodów. W bokserskim turnieju ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży udział wziąć mogą kadeci i kadetki wyłonieni na podstawie eliminacji strefowych. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Bokserskiego w każdej kategorii wagowej. Województwo podlaskie zawsze stało, że tak powiem, na wysokim poziomie. Może w ostatnich latach troszkę nam mniej się wiedzie, ale myślę, że będziemy dalej kontynuowali tą tradycję. No, Olimpiada Młodzieży, a więc można powiedzieć Mistrzostwa Polski Kadetów. No, myślę, że to jest taka największa impreza w roku, do której się przygotowują w klubach macierzystych, tak? Przechodzą przez eliminacje, no i potem, żeby dostać się tutaj na finały. Tak się mówi, że boks to tak bijatyka czy coś, ale to nie pokrywa się z prawdą, jest to wspaniały sport, uczący charakteru, pokory i naprawdę później jest łatwiej w życiu. Młodzi pięściarze przyjechali do Łomży z nadzieją na awanse i najwyższe lokaty. Zanim rozpoczęli starcie eliminacyjne, zapytaliśmy ich o pasję i zamiłowanie do boksowania. Namówili mnie do tego koledzy, z którymi kiedyś się zadawałem, teraz już mniej. Jakoś się zaczęło, trenowałem na razie tak dla siebie, potem zaczęły się zawody i wciągnąłem się w to. Lubię po prostu to robić. No i podoba mi się to. Tak mi się spodobało i tak po prostu czuję, że powinienem być bokserem. I chcę to naprawdę. Zaczęło się właśnie w mojej wiosce, bo tam taka sekcja bokserska powstała. No i się tak rozkręciło, zacząłem chodzić do klubu w mieście. Byłem na Mistrzostwach Polski Młodzików, zagrałem tam 4. miejsce. Potem oczywiście te eliminacje do tej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 2 razy na tych eliminacjach byłem, za drugim razem się dostałem. To jest takie ogromne hobby. Lubię się bić, legalnie. Jest zdrowa rywalizacja przede wszystkim. Bardzo fajne uczucie to jest wejść do ringu i wygrać tą walkę przede wszystkim. I przede wszystkim no, wygrać walkę to jest coś pięknego. Pozdrawiamy bardzo trenera kadry Dariusza Kochanowskiego. Tak, pozdrawiamy. Wszystkich. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Tak. Mamę, tatę, rodziców, rodzinę. Dziękujemy. Tak. I oczywiście trenerów z klubu. Bardzo mi się podoba, lubię się bić. Chciałbym być najlepszy. Jestem po walce. Walka jednogłośnie wypunktowana na mnie. Pozdrawiam Konrada Rondosia i Józefa Radziewicza. Boks, ponieważ rozwija i fizycznie, i psychicznie, i później po prostu w życiu dajemy sobie radę. Od zawsze mi się podobał ten sport. Od dziecka miałem kontakt ze sztukami walki. I ten sport najbardziej wydawał mi się adekwatny do tego. Były to ciężkie treningi, trenowałem każdego dnia. Oprócz tego również robiłem swoje własne treningi, czy w postaci biegania, czy w postaci treningów siłowych. Owocuje na razie. No, cel jeden, złoto. Do Łomży przyjechało 184 zawodników ze 110 klubów i 94 zawodniczki z 64 klubów. To reprezentanci z 15 województw naszego kraju: podlaskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że wśród prawie 300 sportowców startujących na łomżyńskich ringach znajdą się następcy naszych wielkich mistrzów boksu. Ponad 10,5 tysiąca abiturientów ze 155 szkół średnich w województwie podlaskim pragnie zdać egzamin maturalny, w tym prawie 9 tysięcy po raz pierwszy. Jak oceniają maturalne zmagania? Sprawdziliśmy to. Nie miałem zbytnio trudności z tą maturą, dosyć moim zdaniem była łatwa, według mnie dobrze mi poszło. Jakoś nie stresowałem się zbyt dużo, naprawdę bez problemu, nie musiałem zbytnio patrzeć na błędy, widziałem, że wszystko w sumie mam chyba dobrze, z tego co mi się wydaje. Ogólnie test był dosyć prosty, a temat, no to ja wybrałem drugi, bo jak zobaczyłem temat pierwszy odnośnie pana Tadeusza, no to trochę się przeraziłem, bo nie wiedziałem zbytnio o czym pisać, no i wybrałem temat drugi, no jest okej. Noce i dni wybrałam. Dlatego, że czułam się dobrze w tym temacie, na pewno jak zobaczyłam ten temat, to się ucieszyłam. Jednak jak zobaczyłam pana Tadeusza, to było dosyć takie zdziwienie, liczyłam na dziady, ale jednak było też przewidywanie pana Tadeusza, więc nie było to aż tak duże zdziwienie, no ale jako, że nie jestem miłośniczką pana Tadeusza, to pisałam noce i dnie, także
myślę, że wyszło dobrze. Będę na pewno miło wracać do tych lat z nauczycielami, ze znajomymi. Myślę, że było stosunkowo trudno. Trzeba było się naprawdę spiąć czasami i dużo się uczyć przede wszystkim, ale to myślę, że jak w każdej szkole do matury, myślę, że będę wspominać raczej miło. Drugi temat wybraliśmy. Ja tak samo wybrałem drugi temat. I był to temat, jak relacja drugiego człowieka wpływa na nasze szczęście. No i co? No i tam się takich filmów odwołałem do Biblii. No i jakoś poszło. No mam nadzieję, że żaden kardynał nie wleci tam. No i co? A ty, Szymon, co masz do powiedzenia? Mój wychowawca mówił, żebym nie odwoływał się do Harry'ego Pottera i odwołałem się do Harry'ego Pottera właśnie, więc myślę, że może być lekko zniesmaczony tym faktem, ale jakoś przeżyjemy. Kardynalnego błędu myślę, że nie zrobiłem, bo starałem się tak bezpiecznie raczej to napisać. No i chyba jestem raczej zadowolony. Moje pierwsze wrażenia to były takie, że pierwsze dwie strony sobie myślę, będzie 90%, jak nic. Doszedłem do ostatniego zadania, miałem takie, będzie 50, to będzie sukces. Ja jestem zdania, że test był trywialnie prosty i zawiodłem się, bo myślałem, że będzie trudniejszy. A może dlatego, że jestem po prostu taki dobry. No, ja akurat nie miałem z nim żadnego problemu. Takie 100% mam nadzieję będzie. Myślę, że niektóre zadania były takie nieporównywalnie w ogóle łatwiejsze od pozostałych i niektóre to w ogóle strony zajmowało zapisywanie, a niektóre to po prostu nawet na oko dało się zobaczyć. No myślę, 90 coś. Nie ma tragedii, myślałam, że będzie gorzej. Nie zrobiłam dwóch zadań otwartych. Trochę postrzelałam w zamkniętych, ale jest w porządku. Bałam się trochę rano, była tragedia. Myślałam, że będzie gorzej. A co sprawiło największą trudność? No to ostatnie zadanie za 5 punktów była funkcja kwadratowa. Trzeba było wyliczyć A, B i C. Więc to tam coś zrobiłam, ale na pewno nie będzie punktów. I z trójkątów nie zrobiłam zadania. A tak to w porządku. Zobaczymy na wyniki. Nie była dość łatwa, ale zobaczymy. A które zadanie sprawiło największą trudność? Chyba te otwarte. Było prawdopodobieństwo. Były tam z trójkątami jakieś zadania. No, zobaczymy.